Siema, czy się czuję, moi wspaniali, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie razem z naszym głównym bohaterem, Jinem Sakaim. Więc to jest drugi odcinek tej serii, zapraszam do oglądania. Także wybraliśmy sobie tego oto konia. Mamy mu nadać nazwę Cień, czyli Cage, Sora, Niebo lub Nobu, Zaufanie. Może damy cień. Gelbi. Okej. Kage, yo mamoru yami. Nie będzie można go zmienić przez resztę podróży. Czy na pewno chcesz kontynuować? Oczywiście, że tak. Wioska Komodo. Odzyskaliśmy swój miecz, katanę. W poprzednim odcinku się trochę działo. Dużo się działo. A teraz te przygody kontynuuję. Koneta no ki. Zamek Keneda. Jito wa naka da ne.壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だが、こたびは俺が。 No dobra, zbliż się do zamku z Juną. Gdzie jest mój cień? Pogoda jest zmienna, widzimy. Teraz pada mocno. Graficznie naprawdę bardzo ładnie to się prezentuje. No to idziemy. Same zgliszcza, że możemy coś podnieść. Nie możemy. Idziemy, idziemy. To da czasu. Ej, Mongoły! Czyli powalczymy, dobra, mam tak. Wyzwij Mongołów przez prowokację. A jak się to robi? Tak mogę. Prowokacje. Wkraczania na terytorium wroga. Możesz wyzywać przeciwników przez prowokację. Kiedy wróg się zbliży, przytrzymaj. Gdy tylko zaatakuje, puść. Aby pokonać go jednym ciosem. Dobra, ich sam się prowokuje. Dobra, tak go można dźgać. Zaraz ich sprowokuję. Moment, moment, tylko jeszcze chciałem sprawdzić. A uniki robię tak, w ten sposób. Dobra, prowokujemy ich. Czy byłem po nas Shimurę? Yumhige samurai! Dobra, zaraz zobaczysz, co ci zrobię. Ładnie mu główkę obciąłem? Nie. Ale gardło przeciąłem. Dobra, po tobie. Dobra, można wyskoczyć. Dobra, leżysz. O ty! Trochę mi zdrowia. Ale mówiłem w kurczę. Tutaj. Aj, myślałem, że to jest wróg. Nie podchodź mi tak od tyłu. Konoto nani?
Uch. Ja w sky! O kurde. Dobra. I po tobie? A, poradziłaś sobie. Kurczę, naszarpnęli mi trochę zdrowie. Pokonaj Mongołów. Przedbliżyliśmy przez zamek, aby uratować wuja. Dobra, czyli nasz wuj... No, na złuku może. I po tobie. Kurczmęki. Można dobijać. Także spoko. Telefon ważny mam pewnie, gdzie odzwonię. Zobaczymy. Dobra, tutaj nic do pozbierania nie mamy. Także przejdźmy przez zamek, aby uratować wuja. No to... O, i to, i proszę. Dobry ten cios. Takie pchnięcie mieczem prosto w serce, czy tam nawet jest brzuch. Ach, kurde, nie w tym momencie. Podleczyć trzeba było lekko. No dobra, dobra, tylko że to trochę jak on tak... O i proszę. Trzeba to dobrze wyczuć. No trochę, trochę tutaj chodzi. Można kucnąć. O kurde. No, z dystansu, masz łuk. No strzelaj, 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 strzelaj. No to ci pomogę. Kolejny idzie. I po tobie. Och. O kurde, tutaj jest trochę teraz. Nie, 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 nie! O kurde! Strzelają do mnie. Dobra, tego dobiłem, tego skasowałem, chcę dalej iść. Biegnie kolejny, kurde. Ach! Panie, tutaj... Takie cięcie, o, pokażę z przodu. No dobra, idź. I proszę. Ale tutaj... No dobra, chodź tu. I ładnie, unik zejście z linii tej dzidy. Już sobie pomagam. Och, dała se radę. Kolej działa mulida. Ona siła. Modore. Historię. Motore. Nigdy mi cię osagać tyłek. Łodziły o tasketera. Sygni chik. Tasketera. Uma mu joś tak. Tanem. Tanem. Olega modora nieba. Mori ni nigero. Nigero. Fajnie jest klimat. Dobra, trzeba się trochę uleczyć. Jeszcze. Dobra, mamy pełne zdrowie. Kurde, dwóch do mnie. Ładnie, unik trzeba robić. Chyba on ma tą, kurde, tarczę. Się zaraz zmęczę chyba.
Jak tu z tobą walczyć? O! Z wyskoku trzeba było dobrze z góry, tak właśnie. Uch! Ten tam dobić. Skróciłem twoje męki. Potrzebuję więcej hartu ducha, by się uleczyć. Coś tutaj słyszę. Zobaczmy jeszcze tutaj. Dobra. Ach, ładnie. Jednym cięciem, dobra, jest. Co tu jest? Nic ciekawego. Czyli w tym kierunku idziemy. Mogę iść też również chyba tutaj. Nie, tutaj nie ma przejścia. Czyli tutaj do góry. Innej drogi nie mamy. Czy może trochę skradajmy? O nie, już mnie widzi. Oj. I po co ci to było? Ile okrętów. Pocnijmy jak... Żebyśmy byli mniej widoczni jak ninja. Dobra, widzę, tutaj jest przy bramie jeden, dwóch. Pokonaj Mongołów. Przekrocz most, aby uratować wuja. Czyli widzicie, ten wuj jednak nasz żyje. Jest przetrzymywany tutaj. A ja myślałem, że go zabili. No to... Unikanie strzał. Mongolscy łucznicy krzykną i rozkażą sojusznikom uchylić się, zanim wypuszczą strzały. Teraz go ciach. Dobra. Opa. Dasza! O, właśnie tak się uchyla. Dasza! Dobra. Najpierw uczników trzeba pokonywać w pierwszej kolejności, bo oni nas z jakiejś odległości, z dystansu będą mogli zrobić tam krzywdę. Więc cóż. Nic tu nie ma. Zobaczmy, jaki jest widok. No i dobra, nic tu po nas, idziemy dalej. Dobra, to jest ten most. Idziemy sobie jeszcze tutaj na górę, zobaczymy. Dobra, widzę, tam jest też kilku strażników. Takie cięcie jest fajne, tylko to trochę trwa. On się skupia i... O! I dopiero teraz. No to czyli trzeba to wszystko wyczuć. Widzę ich tam czterech chyba. Czterech przeciwników. Ostatni widzę, czy to są łucznicy. No, zaraz się przekonamy. Stawaj i walcz. Aj ty.
Dobra. O, jeszcze raz. Popraw, popraw. Nie daj mu, nie daj mu. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Ładnie, jest i teraz popraw. Uch. Kotunhanie! No, to już będzie taki chyba... A, nie, to jest ten główny... Główny dowódca. から己のことは聞いておるぞ、堺人。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けをこす姿をな。さあ、どうする堺人。 Będę z nim walczył. A to jednak będzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Kurczę. Teraz, teraz, unik, unik. No trochę, trochę go tam... Ojej, tutaj chyba nie mam z nim szans. To jest niemożliwe, żebym go pokonał. Dobra, trochę, trochę gdzieś tam... I co? Bo tak miało być. Ima-mairu. Ja znowu sobie przypominam. Fajne takie wspomnienia on ma i to co, co to, o co tutaj teraz by nie chodziło. Wyjść na zewnątrz nie możemy. Shima-juu no mono ga お父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ。お一人ではありませんよ。
お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。おじ上はご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。Czyli taka sytuacja. No to idziemy. Sakai 殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。あ、ダヒフ。w takim razie dziękuję。Czyli to mój ojciec był taką wyższą rangą, na to wychodzi。父君は何よりも民を守られた。まことのもののふよ。Kultura wschodu w ogóle, ten kodeks samurajów to jest niesamowite. すべて私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって、息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。奴の魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。To jest właśnie ta nasza katana, którą dzierżymy. わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。Czyli później się z nami wuj opiekował, on już chodził. Także dużo jemu zawdzięczamy. Szkolił nas na samuraja. Podążaj za wiatrem. No okej, okay. To jest taka nasza nawigacja w tej grze właśnie. Tutaj musimy, tak jak właśnie widzimy, kierunek wiatru, to w tym kierunku iść. No to lecimy. Można szybciej? O, można szybciej. O proszę, zwierzyna.
Uwaga, uwaga, co to jest? Umogę te! Panom kara! Nasze konie! Juno! Juno! Ty! Dodata! Shimura dono o mitsuke! Odasuke shiyou to shita ga! Aenaku haan ni! Ojiue wa nageite oro! Anta ga buji de yokatta yo! 命を捨てても対馬を救うつもりが今や猛虎に故郷を乗っ取られ味方もいなくなった自分より強い奴に負ける気持ち分かるよ情けないよねでも死んじまったら元も子もない生き延びるためなら何だってやらなくちゃ このまま再びハーンに挑んだとしても返り討ちに遭うのは必要他の手立てを考えねばなるまいそうして志村殿を救い故郷を取り戻そうだったら私が騎兵だハーンの番犬だ大勢で来るまずい隠れなきゃ Musimy się tak właśnie chować. Prawina zauważyli. Zobaczcie, ile tu jest. Pampasowa trawa. No dobra. Anta o szukasz. 馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。Dobra, przywołać konia H. Cień. Tu jesteś? No. すごいな! モーコはあんたを探してる。 お主は逃げろ。俺がモーコ兵を引きつける。 タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所は ケチのあたりだった。お主は先に行っておれ、後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Także mamy cel uratować jego wuja, mojego wuja i jej brata. Na razie to jest bardziej film niż gra, bo więcej oglądam niż w ogóle cokolwiek robię. Sucker Punch Presents. No, to był taki prolog Ghost of the Tsushima. Akt pierwszy, uratuj pana Shimurę. Już sterujemy. Ubranie wędrowca, doskonały wybór na długą podróż, potwierdź. Tutaj mamy właśnie nasze rzeczy. Pancerz zniszczona, zbroja, ubranie wędrowca. Doskonały wybór na długą podróż. Trop artefakty za pomocą przewodniego wiatru. W trakcie twojej podróży z mapy znika o 10% więcej mgły wojny. Gdy znajdziesz się w odległości 30 metrów od artefaktu, pojawi się zielony świetlik.
Zobacz ulepszenia. To są te nasze zapasy, które zbieramy. I mamy 10 lnu. A nie, to jest koszt. A mam tyle, czyli mi brakuje jeszcze 210 zapasów i 10 lnu. Za mało zasobów? Tak, możemy sobie postać obrócić, zobaczyć jak się prezentuje. W tych szatach. Dobra. A to wtedy mi da to, że będzie można więcej o 20% mgły wojny odkryć na mapie. No to to samo. Dobra. To jest sprzęt. Zobaczmy dalej. To są opcje. Wyspa Tsushima. No i? No, przymierzę Tsushima, aby odkrywać nowe lokacje. To jest opowieść. Masz opowieści, aby zbudować swoją legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Dobra. Legenda ducha. Złamany samuraj. Wraz z twą sławą będzie rósł też zasób nowych potężnych technik. Czyli fajnie, rozwijamy sobie naszą postać. Wybierz swój następny cel, poprowadzi cię wiatr. Kodeks wojownika. Podróż Jina. Juna szuka swojego brata, Kowala Taki, przepraszam, którego pojmali Mongołowie. Sprawdza trop w wiosce rybackiej, Keshi. Powinienem do niej dołączyć. Nagrody dostaniemy za to. Zwiększenie legendy, większa premia, nagrody. Skrytobójstwo. Skupienie, suszenie. Dobra. Mamy tutaj jeszcze kolejną inną. Jedna z dziewięciu. Sensei Ishikawa nie dołączył do nas w bitwie Mongołami na plaży w Komodzie. Jeżeli nadal żyje, jego co? Nieodkryta lokalizacja. Nie. Galopujący świt. Pędź szybko jak światło słońca. O, proszę, mam siodło. Siodło bohatera. Dobra, to jest sprzęt. Tak wygląda nasz rumak. A mogę sobie zmienić kolor. Ten niebieski mi się bardziej podobał. O. Siodło bohatera wyposażono. Wykorzystywane tylko przez najmietniejszych obrońców Tsushimy. Ciepłe objęcia słońca. Wyposażono pieśń, która ma moc zmiany pogody. Graj melodię na flecie wciskając Y. Takie coś. Maska. Hełm. Maska. To jest co mam jeszcze. O. Katana Sakaja. Wyposażono. Przez długie lata przywódca klanu Sakajów dzierżył to nie
Zrównane ostrze, czyli nasz ojciec. Obrażenia, szybciej zabijasz wrogów. Możemy ją ulepszać. Na razie nie mamy surowców na to. Za mało zasobów, ok. Tak można sobie zobaczyć z każdej strony, jak wyglądają te nasze dwa mieczyki, krótszy i ten długi katana. No dobra. Łaska Hakimana. Mniejszy talizman obronny. Zabijanie wrogów przywraca nieznaczną ilość zdrowia. Pokaż wszystkie. A nie mam już więcej. Puste miejsca talizmanów. Talizmany zapewniają atuty, zdobywaj je, modląc się przy kapliczkach z Shinto i doprowadzając do końca opowieści Tsushimy. Okej. Okay. Idziemy dalej, zobaczymy. No i tutaj chyba to już jest... cel przewodniego wiatru. Możesz teraz śledzić nowe lokalizacje dzięki przewodniemu wiatrowi. Miałem iść tutaj, ale ja nie chcę. Aha, mogę śledzić, mogę przestać to śledzić. Pokaż na mapie. No to lecimy. Uratuj pana Shimurę. Dobra, to działaj. Mroczno ocalały. Wnik do zniszczonego pancerza. Metrów. Czyli w tym kierunku mamy się udać. Tak trochę galopem. Także tutaj jest też to, że nasz rumak się nie męczy. On nam tylko służy do terytorium Mongołów. Gospoda, wytchnienie wędrowca. Na spokojnie teraz. Junado! Tutaj chyba właśnie to jest ta misja, gdzie trzeba będzie jej uratować brata. Za nic nie widzę. O! Jest! Podejdźmy tam. Gdzie? Matę tajo! で倒したのか来るなら早く来て危うく死ぬところだったよ猛虎が捕虜を連れて川上に向かったらしい鍛冶屋を見たって人もいる弟かもしかしたらね金田の入江の近くに野営があるって聞いた場所ならわかるコデックス・ボヨフニカ
力を貸してくれる人は見つかった？いや、まだ探しておる。じきに誰か見つかるさ。Dotrzeć do tarasu przy mongolskim obozie więziennym. Czyli tam się dostaniemy i to by było w tym odcinku chyba wszystko. Zobaczmy. Czyli tą tutaj ścieżką, dróżką trzeba będzie przekierować, bo tak wiatr wieje. もうすぐあの子に会えるんだね。お主はいい姉だ。そんなことない。弟は何というかな。あんたにも兄弟はいるの？俺の身内は叔父上だけだ。助けた後はどうするの？休みたい。叔父上がいらっしゃれば島は救われるからな。そればっかりだね。勝てるはずのない戦を制してきたお方だぞ。お主は弟を助けた後どうする？実は考えてる暇はなかった。あ、もしかして siadając z konia zbierać różne przedmioty. Wystarczy, że jesteśmy blisko. To ułatwia rozgrywkę. Dobra.No właśnie, tak. Chcę tutaj pozbierać wszystko. Zobaczmy z tej strony. No, już nic więcej nie widzę, dobra. O, zeskoczymy z takiej wysokości. No i tak to się wszystko ładnie prezentuje.Wioska rybacka. Tak, tak, wiem, że z tamtej strony, ale sobie... A, tutaj trzeba było zejść z konia. A, tak się zeskakuje, dobra? Chciałem tutaj zobaczyć, czy... O, właśnie, Len.Tutaj posprawdzać i pozbierać nasze zapasy. Więcej nic nie widzę. Tam co widzę? Dobrze, to jest tak podświetlane, przerzuca w oczy. Kizu do! Mo itama nai? Hobo naotta. Onushi no teyate no okage da.あんた、心の内を明かさない男だね。そう見えるかもな。武士ならば感情を御せと叔父上に言われた。幼い頃から受けてきた教えだ。なんだか生きづらそうだ。それがものの札。ダブラテロス、ギエスタシュクルマク。Nie smój. No i dobra, udajmy się tam. Zapiszmy rozgrywkę i będzie very good. O, skóra. Coś nowego. Pogoda nie za bardzo pochmurna, jak to miało za chwilę lunąć. A już wcześniej padało. Teraz którędy? Tędy dalej możemy jechać. Galopować raczej. Ładnie.Ach, można tak fajnie nawrócić szybko. No dobra,
Pod górę mamy. Teraz nie wiem, czy tamtędy, czy tutaj tędy spróbować. No, coś jest. Bambus. Dawaj tego bambusa. Chyba do tworzenia będzie dobry strzał w dołku. Albo nie wiem. Dobra, dalej, dalej. この先に川を見渡せる場所がある。そこからなら野営がよく見えそうだ。あ、widzimy jakiś kurczę właśnie ogień, dym. かけろ、かけ。Bambus dwa razy.数日でしつらえたものならばどこかに隙間がある探すぞ przyjrzyj się あ、とたんやすてのぶ、どぶらタカを助けなきゃ敵に騒がれずに何か手があるはずだ w ten sposób się rozglądamy 奥の守りは固そうだ umocnienia あの岩は登れそうだ足場が緩いと崩れる気づかれるよ正面の壁は出来上がっておらぬな隙間があるかも正面の壁に隙間がありゃ中に忍び込めるそして猛虎を全て切り伏せるもし手違いがあれば捕虜が殺されるよ何度も見てきたんだ忍び込むしか手はないからねまるで野党だ不満でもあるのかいこの島はかつて賊がのさばっていたしかし武士が乱を鎮め正義をもたらしたのだ我らは誉れと共に生き誉れのために身を捨てるかつて我が父も平和のために命を捨てた私だって同じだよだけど今はやらなくちゃ叔父上の教えに背くわけにはいかん今は目をつぶって家族を助けたいんだあんただってそうじゃないのこのモラルのディレマってらっそう近くに寄ってみよう様子を探りたいそれじゃ暗くなるまで待とう行くぞDobrze, kodeks wojownika znajdzie wyrwę nieopodal bramy obozowej. Ale to będzie w następnym odcinku. Zostawmy tutaj naszych bohaterów na razie w spokoju do następnego odcinka. Moi wspaniali, fajnie, że gramy razem oraz że jesteście ze mną. Tymczasem pozdrawiam i do usłyszenia już niebawem. Grał dla was Rada Gaming. Bye bye!